Dzień dobry, witam serdecznie na kanale. Stało się, biorę się za testowanie gitar, których w teorii nie lubiłem, nie gustowałem w nich, ale wiem, że jest takie zapotrzebowanie. No, zresztą ja też w sumie uległem, aby się z nimi zaprzyjaźnić. I tak w sumie ta przyjaźń taka całkiem sympatyczna się wydaje. Słuchajcie, mam tutaj arię z serii PE 350, 3 sztuki. I będę już za chwileczkę o nich opowiadał. Czym się różnią? I zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dajcie subskrypcję i zaczynamy już zaraz. Prawda, Cela? Dla tych z was, którzy nie wiedzą, Aria Pro 2 to firma, o której bardzo było dużo dobrego w latach 70., 80., 90. również. Produkowali gitary w Japonii, w Korei. Potem troszeczkę słuch po nich zaginął, przynajmniej u nas, a powrócili. Nadal oczywiście robią gitary z custom shopu w Japonii. To takie, wiecie, pięciocyfrowe kwoty gitary, tam 20 parę tysięcy. Możliwe nawet, że uda mi się taką gitarę zdobyć, aby zobaczyć nawet, jak jest wykonana. Ale mają też również swoją fabrykę w Chinach oraz w Indonezji. Tam produkują tanie gitary, takie, wiecie, budżetowe do nauki. O tych gitarach sporo było na kanale. Natomiast były głównie modele a la Strat, Telecaster i jakieś istniejsze modele. A teraz przyszedł czas na odpowiedniki tychże gitar. Oczywiście nie muszę mówić na głos, co to są za... czym są inspirowane. O, może tak powiem. Nie grałem właściwie nigdy dłużej niż kilka minut na Gibsonie, więc takich stricte porównań kształtu i tak dalej wam nie mogę niestety powiedzieć. Zbieram się do nagrania materiału o historii jednej gitary, bo pamiętajcie, że taki cykl również prowadzę o Gibsonie, ale na to jeszcze nie czas. Po prostu opowiem wam, co tutaj widzę, jak to gra, co słyszę i tak dalej. I zaczynamy, słuchajcie, od najtańszej z tej serii, czyli to jest Aria PE 350 STD, jak cała nazwa wskazuje, typu standard. No dobra, i co mamy tutaj, słuchajcie, na początek? Mamy gitarkę, korpus jest wykonany z lipy, gryf jest to Okume, podstrunica z palisandru, standardowa skala 24,3 cala, dwa humbuckery, przełącznik trójpozycyjny, głośność, tak, do każdej przystawki oraz ton osobno, mostek stały, strunociąg, binding. Odnośnie tego bindingu to powiem wam, że jestem tak na bieżąco, bo nagrywałem dzisiaj też materiał o gitarach Squier z serii 40-lecia Squiera i powiem wam szczerze, mimo że tamte Squiery są droższe, to mają gorzej wykonany ten binding. Ten też nie jest perfekcyjny, ale jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Bloki jako markery progów, klucze w stylu vintage. Czuć, że to nie są tanie klucze, ale też czuć, że to nie są jakieś, wiecie, wybitne, drogie klucze tam za parę stów. Wszystko jest w miarę adekwatne do tej ceny. Całe wykończenie, wiadomo, gryf wklejany, lakier itp. itd. Naprawdę nie ma tutaj się absolutnie do czego doczepić. I jeszcze tylko wspomnę, że ta gitarka kosztuje jakieś 1200 zł. I na tę jakość wykonania uważam, że to naprawdę spoko pieniądze. Ona nie mogłaby kosztować tam 400-500, no bo to jednak jest zupełnie inna konstrukcja niż te wszystkie cuda. A, humbuckerki są na magnesach Alnico 5, także to też istotna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. To tam? Dzień dobry, słuchajcie, muszę męża na chwilę zabrać, więc robi sobie przerwę od was, dobra?
Poczekacie, poczekacie, nie? Niestety nie na to o tym myślicie. Co będziemy sprzątać? Ale przyniesiemy wodę, bo dzieci koniecznie chcą sesję zdjęciową. Już nie wiem, co zagrać, bo nie jestem przyzwyczajony do takiej gry. O, bateria mi zaraz padnie. Mięciutkie brzmienie humbuckerów, takie wiecie, dużo ciepła ma. Luperek jakiś? Teraz wiem, czemu w tym moim Valentine jest właśnie humbucker tutaj, a tutaj single, bo humbucker jednak przy tym mostku, przy gryfie do takiej pięknej solóweczek fajnie gada. Słuchajcie, całkiem przyjemna gitara. Rzekłbym nawet, że mi się podoba. Nie jestem zakochany, ale mi się podoba. Może tam kiedyś jakiegoś Ala Gibsona sobie zakupię. Zresztą teraz to nie muszę kupować, bo i tak je mam na wyposażeniu. Jakby ktoś nie słyszał, to otworzyłem taki mały sklepik internetowy i na gitarę są również dostępne u was. Znaczy u mnie, w sensie jakbyście chcieli kupić, nawet możecie kupić tę oto sztukę. Gitara jest w miarę świeża, więc jeszcze trochę stroju może nie trzymać. Dała radę. Jak ustawiałem mezurę im, to naprawdę wszystko idzie ustawić. Nie ma żadnych chyba boli, że nic nie idzie wyregulować. Na fabrycznych strunach całkiem nieźle idzie to nastroić. Tam wiecie, tolerancji do 1-2 centów, także naprawdę jest fajnie. Coś cięższego pewnie chcecie.
cięższe brzmienie i ta przystawka, no to wiadomo. Dalej nie będę grał, bo mogę się walnąć. Ja ćwiczyłem to do gitarzystów weselnych, których swoją drogą, zobaczcie, to coś tam grałem, ale... działa. Dobra, nie ma co, bo będzie materiał bardzo długi. Przechodzimy do koleżanek. Dobra, i teraz słuchajcie, koleżanka z serii CST. To właściwie jest to samo, aczkolwiek chyba jest troszeczkę cięższa. Potem na koniec materiału je zważę i wam podam wymiary, jak to z wagą wygląda. Tutaj mamy po prostu złociutki osprzęt. Złociutkie przystaweczki, mostek, nawet te śrubeczki, bzdeteczki. Klucze też już mają, są takie, widzicie, złote, pięknie. Po prostu schowam się, żeby mnie nie było widać, żeby te klucze wam pokazać, albo jakieś wam zbliżenie zrobię. Taki kolorek, nie wiem jak go nazwać, kojarzy mi się z budyniem waniliowym. Nawet zobaczcie z tyłu, o. Pewnie część osób powie, że jest paskudna, a część osób powie, że jest po prostu cudowna. W sumie fajne. Patrzę tutaj na ten binding i naprawdę jest piękny. Zresztą co, mogę wam pokazać. Zrobię wam wrzutę, jak wygląda binding w tych ariach za 1200-1300 zł, a jak wygląda binding w takim squajerze, który kosztuje tam... No to jest też w ogóle afera. 1500 albo 2500 prawie. Brzmieniowo właściwie możemy spodziewać się dokładnie tego samego. Podobnie jak tam jest. Więc przechodzimy do jej siostry, czyli tej czarnej. No dobra, mamy słuchajcie to cudo. To cudo z trzema humbuckerami. Ta wersja tej 350 nazywa się CF. Tutaj mamy też troszeczkę inne klucze już na dzień dobry. Inny kształt. Trzy humbuckery. Trójpozycyjny przełącznik. Tak jak to zobaczyłem na początku, mówię... No fajnie, ale no co? Albo jest... Albo są te dwa, albo wszystkie trzy, albo te dwa. A jak co jest osobno, no i co? No i potem, jak się okazało, mamy tutaj inne rozwiązanie odnośnie gałeczki. Ta gałka to jest głośność tylko i wyłącznie środkowej przystawki. Czyli jeżeli ją skręcę, to jest akurat ton od tej przystawki, jak ją skręcę, to mam tylko faktycznie mostek. A, gryf, znowu się pomyliłem. Obie. I mostek. A jak ją odkręcę, no to dochodzi mi to, czyli w tym momencie mam te dwa humbuckerki. Teraz wszystkie trzy pick-upy. No i teraz oczywiście oba. Ciekawe, czy ktokolwiek
takich gitarzystów zawodowych gra równocześnie na wszystkich trzech pick-upach. No, nie wiem, czy to ma jakąś charakterystyczną swoją barwę. Zdecydowanie wolę bez tego. Ale może ktoś... Ej, a właśnie, sprawdzimy. A jak zrobię tak i tak... Nie działa. Czyli nie ma opcji, by mieć tylko środkowy pick-up. No ale no cóż. Tak to, słuchajcie, jest. To jeszcze jakieś próbeczki. Powiem wam szczerze, że jak dla mnie, to ta przystawka w środku jest zbędna, ale no to dla mnie. Każdy ma inne gusta i inne zapotrzebowania. Nie wiem, coś jeszcze ostrzejszego? Nie wiem, czy... O. Dzieciaki! Cela, co zagrać? A co to za piosenka? Co to? Zima, zima, śpiewaj. Chodź tutaj. Do mikrofonu. No. Zima. 3 i 4 i. Zima, zima, zima. A nie pada śnieg. Ale ja jestem taka. Brawo, Celinka, super. Poplątało się. No, Celinka, mój wierny pomocnik. Słuchajcie, tak to wygląda. W tym momencie wyświetlę wam wagi tych gitar, która ile waży. Co do cen, to pewnie już mówiłem, ta czerwona serii standard to jest jakieś tam 1200 zł. Te dwie z tym złotym łosprzętem to już jakieś tam 1300-1400. Te sztuki są dostępne. Jakbyście chcieli, inne gdzieś tam również też. Link macie w opisie. Zapraszam serdecznie. Dobrze wykonane instrumenty, naprawdę. Ja w tym momencie sobie na pewno takiej nie kupię, bo nie jestem despaulowcem, bardziej stratowcem. Stratowałem 4 w tym momencie. Nie, ja jestem Rose. Ale
jak porównuję do tych innych gitar, to naprawdę fajnie wykonane instrumenty. Brzmieniowo też fajnie. Dobrze, zapraszam serdecznie. Polecam je, na pewno to nie będzie kiche, taką gitarę sobie kupicie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na pewno jeszcze będzie test wyższej serii tej Arii, serii 480, ale to lada chwila. A tak jeszcze, żeby było wszystko czytelnie, to dzisiaj nagrywałem oczywiście na Laneju IRT Studio oraz na Blackstarze, gdzie jest głośnik Vintage V30. Dziękuję serdecznie. Na razie, zobaczcie inne materiały. Cześć, pa. Jeszcze białą majkę.